Cześć, dzisiaj opowiem trochę o trenowaniu woja jak Miszczunio. Zostawię wszystkie napisy po angielsku z poprzedniego filmu, ponieważ wymiana tego na polski zajęłaby mi bardzo dużo czasu, ale wszystkie podsumowania na końcu umieszczę po polsku. Mam nadzieję, że to wystarczy. Jakby nie, to pytajcie. Opowiem trochę, jak zwiększyć jednorazową pojemność treningu, jak zmniejszyć koszty. Oraz jak znacząco przyspieszyć ten trening. Zacznę od pojemności szkolenia. Więc namioty w Twoim mieście to jest jeden z dwóch bardzo dobrych powodów, dla którego powinny one być postawione wszystkie oraz zmaksowane jak się tylko da. Ponieważ każdy upgrade daje dodatkową pojemność treningu. Muszę przyznać, że namioty w moim mieście to nie jest moja najmocniejsza strona. Jestem C40, a ciągle mam namioty na 33 czy 34. Natomiast jeżeli wszystkie postawione i zwiększone do 40 dają solidne 2050 ekstra pojemności szkolenia, następne 500 można zyskać korzystając z, ze ścieżki talentów Balance. Następne 360 daje zaskakująco Lano i niebieski strażnik. Ale można też użyć Mazarina, który daje dodatkowe 300. Mamy również dwie części stroju. Hełm, który daje plus 30% i naszynik, który daje plus 15%. Można też użyć tych dodatkowych elementów. Raz w tygodniu wpadają zalogowanie, można też je oczywiście kupić, i czasami są w topapach. Moja maksymalna pojemność to jest 3303. Gdy założę wszystko, o czym właśnie wspomniałam, tutaj mamy podsumowanie, tak jak mówiłam, umieszczę je po polsku na końcu. Teraz załatwię temat trochę bardziej istotny redukcja kosztów. Jeżeli chodzi o redukcję kosztów, to nie ma ich, bo nie ma bardzo dużo możliwości. Jedną z nich jest ten pierścionek, który redukuje koszty o 10,5%. Następne 10% można zredukować posiadając królewski tytuł myśliwego. Następną możliwością, by zredukować koszty szkolenia, to królewska umiejętność napęd rekrutacji i zmniejsza koszty o 30%. I na samym końcu wymieniam talent napływ ludności, który zmniejsza koszt o 25%. Na końcu, ponieważ powinniśmy go kliknąć jako ostatni, ponieważ trwa tylko 30 minut. I to by były wszystkie dostępne redukcje kosztów treningu. Ja wiem, że może ktoś, kto ma farmy, nie zwraca na to szczególnie uwagi, natomiast na przykład mój R5 miał po poprzedniej koronie 400 milionów mocy do przetrenowania, więc różnica. 500 milionów jedzenia, a 1 miliard czasami jest ważna. Więc spodsumując, można obniżyć koszty treningu nawet o 75%. OK, przejdźmy do najważniejszej części w mojej opinii, czyli przyspieszenie treningu. Pamiętajcie, jedną bardzo ważną rzecz, jeżeli dostajecie 25, 20% skądś, to nie jest tak, że wasz trening przyspieszy o 20%, tylko jest to liczone od waszej bazy. I teraz zobaczcie, moja baza wynosi 191,5. Zaraz wyjaśnię, z czego się składa. Jeżeli sobie teraz jakoś dołożę, na przykład 30%, nie będę miała treningu szybszego o 1 trzecią, ale po prostu te 30% dołoży mi się do tego 191%. Więc w moim przypadku większość mojej bazy to namioty. Z, czego, z tego mam 161,5%. I to jest drugi bardzo ważny powód, dla którego powinno się stawiać wszystkie namioty. Moim zdaniem, trzeba olać trochę kopalnie i jednak mieć maks namioty i maks szpitale. Następne 5% mam um, ustawione na obu ścieżkach i wojennej, i ekonomicznej w talentach. Yy, oraz oczywiście badania, badania jeżeli zmaksowane, dają dodatkowe 25%, do czego Was serdecznie zachęcam. Właśnie te trzy czynniki, które wymienia, wymieniłam dają w sumie 191,5%. Poza 5%, o których już wspomniałam, w ścieżce talentów, dalej mamy jeszcze w zakładce Balans następne 20%. Potem chodźmy do strażników. Tutaj jest sytuacja ciekawa, ponieważ praktycznie każdy strażnik daje jakiś speed. Najlepszą opcją jest Ines Suarez, daje na piątej gwiazdce 72%. Ja niestety jej nie mam, potem Volter 66% i ja z niego korzystam, ale jest jeszcze Galileo, bardzo łatwo dostępny, można go sobie nazbierać szybko i daje solidne 60%. Następne 20% możemy zyskać kupując tymczasowy cud, normalnie kosztuje on 1000 zł i trwa 24 godziny, w czwartki trwa 2 godziny za 500 zł. Następnie król może uaktywnić napływ wojsk, który daje następne 30% przyspieszenia oraz jeżeli miałeś jakiekolwiek straty podczas bitwy o koronę, to najważniejszy boost ze wszystkich, tak zwany na błyskawiczne szkolenie, który zwiększa speed na te straty o 300%. Przerwę na chwilę i pokażę Wam mały trik związany z tym konkretnym boostem. To było dwa tygodnie temu, miałam 27 milionów strat. W momencie, gdy byłam już prawie na granicy wytrenowania tych 27 milionów, użyłam rekrutacji jednorazowej. Tutaj ten plusik i zwiększyłam o 20 tysięcy. Dzięki temu wyszkoliłam dodatkowe 20 tysięcy wojska dwa razy szybciej na plus 300%. Ok, wróćmy do innych sposobów przyspieszenia szkolenia. Kolejną metodą jest posiadanie tytułu. Jeden z nich to tytuł nadzorcy, który daje 5%, a drugi to tytuł kanclerza, który również daje dodatkowe, może symboliczne, ale jednak 5%. Następne symboliczne 5% to ramka, którą można zdobyć w kampanii sojuszy. Parę tygodni temu, gdy trwało jeszcze wielkanocne wydarzenie, był dostępny tutaj taki przedmiot, którym można było zwiększyć szkolenie o 20%. Natomiast m, pamiętam dobrze, że sprawdzałam przed i po, i moja prędkość szkolenia wynosiła dokładnie 304%. Nawet to chyba gdzieś nagrałam, tylko nie byłam w stanie tego szybko znaleźć. Co oznacza, że akurat ten boost może po prostu nie działać. O kolejne 30% możemy zwiększyć naszą prędkość dzięki nagrodzie z wyścigu królestw, natomiast nie mamy tutaj możliwości decydować, kiedy go włączyć. Jeżeli wydajesz mnóstwo pieniędzy, możesz też zainwestować w zestaw honoru lub egzekutora. On na rezonansie daje dodatkowe 30%. Ostatnia możliwość to subskrypcja i tutaj ponownie wydaje mi się, że to też nie działa. Dajcie mi znać, bo szczerze mówiąc też to chyba sprawdzała mi... I chyba nawet też nagrałam, i wydaje mi się, że po prostu te 30% nie dochodzi do naszej bazy. Pokażę Wam teraz, jak ja ostatnio trenowałam po stratach po koronie. Najpierw zerknijmy na tytuły, mam jeden z nich, dodatkowe 5%. Idę do ramek i włączam ramkę z kampanii sojuszy, następne 5%, potem idę do talentów, zmieniam je na eko, żeby mieć lepszą prędkość i pojemność, oraz od razu aktywuję napływ ludności. Teraz strój, helm dla pojemności i pierścionek dla kosztów już mam. Jeszcze potrzebuję założyć naszyjnik nasz dla pojemności, następnie kupuję czasowy cud, dodatkowe 20%. I przechodzimy do strażników. Zmieniam Vanderbeka na Woltera, mojego najlepszego strażnika na prędkość oraz następnie zmieniam lano i dla dodatkowej 360 dodatkowej pojemności. I to wszystko jestem gotowa żeby trenować. Okej, okay, to by było na tyle. Tutaj tak jak obiecałam, wszystkie przetłumaczone tablice, więc sobie z nich korzystajcie, zróbcie screeny. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli byście znaleźli coś dodatkowo, to też koniecznie dajcie mi znać. Dzięki.